Strasznie mnie denerwuje biadolenie idiotów, którzy mówią, że Overwatch umiera. Jak przestałeś się bawić gównem w piaskownicy, to nie znaczy, że nasz plan egzystencji opuścił piasek i kał. Zostały. Tak samo jak niestety zostałeś i ty. Wiem, że ludzie to debile, ale tu już jest tak wysoki poziom bezmyślności, że aż mnie boli kark od prób spoglądania w jego kierunku. To właśnie tacy ludzie wierzą, że jak zamkną oczy, to są niewidzialni, a ziemia jest płaska, bo w końcu do sklepu chodzą prosto, a nie pod górkę. Zresztą czemu się dziwić? Gra może rozwija się jak dżdżownica wrzucona z zapchanego kibla, ale robi to bardzo konsekwentnie. Tak czy siak wciąż jest bardzo ładną, dopracowaną i szalenie grywalną grą pełną charyzmatycznych postaci, których nie da się nie lubić. Moim zdaniem Overwatch ma tylko jedną, choć sporą wadę, na którą cierpi niestety bardzo wiele gier. Na ludzi. Gdyby pozbyć się tego nowotworu, Overwatch byłoby idealne. Niestety natężenie Homo sapiens na serwerach potrafi doprowadzić do szału. Powiem wam szczerze, uważam, że wszystkie pierdoły pojękujące, że Overwatch zdycha, nawet nie zrezygnowali, bo im się znudziło. Zrezygnowali, bo nie wyrobili psychicznie tak dużego natężenia toksycznych wykolejeńców. To jest niestety próba, którą przejść może niewielu. Najsłabsi odpadają, by sarkać na overka w internecie. Inni dołączają do bandy zgorzkniałych graczy, obwiniających za własne porażki wszystkich naokoło. Inni starają się wykazać tytaniczną odpornością psychiczną i grać, nie staczając się od tej rzeki śmierdzącego ludzkiego szlamu. Dzisiaj opowiem wam, jak wytrenować swoją wolę do takiego stopnia, że nie tylko żaden debil nie zepsuje wam humoru, ale też będziecie siłą woli zdolni wyginać łyżki czy podgrzewać kawę w kubku. Porady są dwie. Po pierwsze, wyciszajcie wszystkich wrogów i sojuszników. Po drugie, grajcie Aną. Ale Eliasz, przecież mówiłeś, że komunikacja jest bardzo ważna. Muszę rozmawiać z drużyną. Niby jak chcesz z nimi rozmawiać? No, po angielsku. Bardzo ładnie, tylko gówno ci to da. Większość ludzi w Overwatch komunikatorów używa tylko do wyzywania się nawzajem i zachowuje dosłownie jak zwierzęta. Potrafisz szczekać? Albo ogarniasz jakieś ośle ryki? No nie. To wyciszaj wszystkich i nie jęcz. Ale dlaczego mam grać Aną? Wolę Genji'ego albo Hanzo. Dobra, weź już stąd idź, bo nie mam do ciebie siły. Granie Aną jest jak terapią najlepszego psychologa. Jest to jedyna postać, która premiuje cię za strzelanie do sojuszników. Ja sobie po prostu wyobrażam, że jestem w grze ja oraz 11 innych debili, których mam nafaszerować toksynami, aż się nie rozpuszczą. Więc z przyjemnością ładuję we wszystkich, ile fabryka dała. A jak się zbiorą w grupę, to wciskam im jeszcze granat na deser. Niby osoby nieotoczone czerwonymi rankami wcale od tego nie umierają. Ale w mojej głowie wiem, że czeka ich długa, bolesna śmierć i po meczu padną na ziemię w agonalnym stanie, a ja będę tańczył, wsłuchując się w symfonii ich przedśmiertnych jęków. Więc strzelam, nie odpuszczając i z wielką radością obrzucając swoje ofiary najgorszymi obelgami. O tak, solidny meczek Aną jest dla mnie bardzo oczyszczającym doświadczeniem. Kiedyś słyszałem jakieś głupoty o tym, że Ana została stworzona po to, by mainy wdowy mogły stać się w jakikolwiek sposób przydatne dla drużyny. Niestety świat nie jest tak piękny i kolorowy. Mikołaj nie istnieje, a gracze wdowy nigdy nie dadzą światu niczego dobrego. Między maniakiem Anki i Amelki jest kolosalna różnica. Ten pierwszy nienawidzi wszystkich wokoło, ten drugi nienawidzi samego siebie. Ludzie grają wdową, bo lubią cierpieć. Pragną, by koledzy ze składu ich wyzywali oraz czekają na obelgi przeciwników, a jak wyrobią sobie cela, to marzą, by oskarżano ich o aimbota. Taki ktoś nigdy nie zechce zrobić czegoś pożytecznego, bo musiałby wyrwać się z obroży mentalnego masochizmu. Ana jest dla ludzi z charakterem, którzy wiedzą, że są ponad tą śmieszną społecznością przygłupich DPS-ów, zakompleksionych lekarzy i pozbawionych wiary tanków.
Byle ścierwo odbije się od Anki, bo wymaga niezłego cela. Leszczyk wychowany na łasce czy rusku spójnie na snajperce, gdy zrozumie, że ta postać nie wybacza błędów i nie może uciec przed przeciwnikiem, gdy ten podejdzie zbyt blisko. Albo rozwiążesz problem za pomocą swojej broni, albo giniesz. Nie ma tutaj miejsca na kompromisy ani miękkie pipki. Anna jest jak poligon, który przejdą tylko skuteczni i wytrwali i rozsądni. Choć czasem nabieram wątpliwości, czy tacy ludzie jeszcze istnieją w Overwatch. Granie rankedów chyba już dawno stało się przeciwieństwem zdrowego rozsądku. Ujmę to krótko. Jeśli chcesz bez wstydu mówić obcym osobom, że grasz w Overwatch, to musisz mainować Annę. To jedyny sposób, byś zachował godność i był traktowany jak ludzka istota. A ja mówię, że mainuję Hanzo i wszyscy są mili. Ty ostrzechlatki blujesz w przedszkolu. Wynoś się, zanim stracę cierpliwość. Nie. Wy zostańcie, bo mam wrażenie, że nie zrozumieliście. Anna jest jak MediaMarkt. Nie dla idiotów. Z tą różnicą, że nie jest to slogan do wyciskania kasy z polaczków cebulaczków, a najprawdziwsza prawda. Nie ma tutaj miejsca na broń, którą można nawalać, mając wyłączony monitor. Nie ma miejsca na jakieś śmieszne latanie, skakanie czy inne fikołki z wybiegu dla małp. Nie ma żadnych bzdurnych tarcz, irytujących nieśmiertelności, czy skilli, które bez żadnego wysiłku wystawiają przeciwnika na pewną śmierć. Czysta, wymagająca rozgrywka, która pokaże, czy naprawdę jesteś graczem, czy zwykłym nieogarem. Zakoduj w zakutym łbie, że koniec z przynoszeniem sobie wstydu. Masz grać Anną, albo zejdź mi z oczu i nigdy tutaj nie wracaj.